potem, ile kółek przebiegliście? 40! 40? Dobra, starczy, chodźcie tutaj. Słuchajcie, trening to jest trening, trzeba biegać, tak? Zobaczcie. Ja jestem do biegania. Dokładnie, najważniejsze jest bieganie. Słuchajcie, dzisiaj mamy trening na hali, tak? Dlatego... Będziemy mieli trening na macie, tak? Tak? Mamy trening na macie. Macie, grajcie! Dobra! Koniec, chodźcie! Dziękuję, Remi. Dobra, taki. Czy tak powinien wyglądać trening? Nie! A jak powinien wyglądać? Pana powinniśmy mieć piłkę! Chcemy sobie poddawać albo biegać. Wszyscy powinni mieć piłkę? Tak. Brawo, to wszyscy bierzcie piłkę. Siadamy. Dobra, tak, czyli co jest najważniejsze, żeby każdy w treningu miał piłkę, prawda? Tak. Co jeszcze jest najważniejsze? Żeby każdy grał. Dokładnie, każdy musi grać, tak? I co jeszcze jest najważniejsze w treningu? Zabawa, tak? To jest najważniejsze, ale dzisiaj nie o tym. Słuchajcie uważnie. Dzisiaj zapraszamy was wszystkich na 7. ogólnopolski halowy turniej piłki nożnej kibiców imienia Piotra Rentewicza o puchar burmistrza Trzcianki, tak? Gramy z sercem, 8-11 luty 2014, hala widowiskowo-sportowa. Spotykamy się wszyscy razem, aby pomagać, tak? Dochód z turnieju zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Pawła Kaczmarka, tak? 8-11 luty, sobota, niedziela, a natomiast w poniedziałek i wtorek odbędzie się turniej Bambini Cup. Gramy z sercem, gdzie przyjedzie do nas 40 zespołów z całej Polski z roczniku 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak? Na dwóch halach, gimnazjum numer 2 oraz na hali widowiskowo-sportowej odbędzie się cykl turniei, gdzie 490 zawodników przyjedzie wspierać właśnie Pawła, tak? I ciebie też tam nie może zabraknąć. Musisz być razem z nami, wziąć parę groszy i pomóc Pawłowi Kaczmarkowi, tak? Zapraszamy, tak? Słuchajcie, jeszcze jedno. Gramy z sercem, o! Gramy z sercem, o! Gramy z sercem, o! Gramy z sercem, o! Brawo, jeszcze raz, tak?